Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. W końcu dotarliśmy do tego jednocześnie szczęśliwego momentu, no bo w końcu potężny finałowy odcinek Ahsoki, no jednocześnie smutnego momentu, no bo jest to niestety ostatni odcinek Ahsoki. No niestety, no bo no nie ukrywam, że się świetnie bawiłem przy oglądaniu i przy omawianiu, więc szkoda, że ta zabawa się kończy. Ale dobra, o tym będzie trochę później, bo tam podsumowanie, podziękowania to będzie później. A teraz przejdźmy do rzeczy, no bo jeszcze ten jeden odcinek trzeba omówić. Dzisiaj akurat mam dwie kwestie do przegadania. Myślę, że akurat lepiej jak zbiorę w jeden odcinek, bo nie ma co rozbijać na dwa już tak na sam koniec. Także już w takim razie bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Ogólnie te dwie kwestie to jest gdybanie co dalej, no bo ostatni odcinek zostawił nas właśnie z dużą ilością pytań co będzie dalej. I tym razem dwa wątki przykuwają szczególną uwagę. Po pierwsze wątek Frauna. No bo tak, Fraun po tym jak czekaliśmy na to aż 3 odcinki w końcu opuścił Peridię, no i ruszył do naszej galaktyki. No i wiadomo rzeczą jest to, że będzie chciał przyjąć władzę, no bo w końcu taki był jego cel. Tylko pytanie jak zamierza to zrobić. Na ten moment jedyne co wiemy, no to to, że Fraun dysponuje jakąś tam armią i jednak jak się okazało ożywieńców. Mamy to konkretnie pokazane, że Szturmowcy Nocy są ożywieńcami, no i po prostu świetnie to wygląda. Natomiast jak mówiłem w 6 odcinku, właśnie w tym odcinku w ogóle poruszałem tą kwestię, no to zwróciłem uwagę na to, że tych szturmowców no nie jest jakoś super mega dużo. Okej, jest ich na tyle dużo, że jakąś bitwę tam mogą odbyć, to nie ma żadnego problemu. Ale czy jest ich na tyle, żeby mogli podbijać galaktykę? No raczej nie. I tu kwestia jest taka, że pierwszym celem Wielkiego Admirała w naszej galaktyce była Datomira. A że zabrał ze sobą Wielkie Matki, to można jeszcze coś tu podziałać w kwestii magii. Po pierwsze, cała Datomira jest jednym wielkim cmentarzyskiem Sióstr Nocy. Prawie wszystkie wiedźmy zostały zabite w trakcie wojen klonów przez generała Grievousa, a ich ciała znajdują się właśnie na tej planecie. I to jest pierwsza opcja, ale jest jeszcze druga. Mianowicie na pokładzie Chimery znajdowała się ogromna ilość skrzyń z niewiadomym ładunkiem. I gdzieś widziałem taką teorię, że podobno te wszystkie skrzynie to są trumny. Trumny najprawdopodobniej byłych szturmowców. Także nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu, żeby Fraun z pomocą Wielkich Matek zebrał armię takich naprawdę pokaźnych rozmiarów. No i też to są ożywieńcy, więc będzie troszeczkę ciężej ich zabić, co będzie na korzyść Wielkiego Admirała. Jedna rzecz, jaka mnie zastanawia, to czy Wielkie Matki będą mogły takie zbiorowe wskrzeszenie zrobić. Czy ich moc jest na tyle silna, żeby móc wskrzesić absolutnie wszystkich? Myślę, że nawet jeśli nie, to szybko zostanie to rozwiązane w postaci na przykład jakiegoś artefaktu, który wzmacnia moce Wielkich Matek, więc nie ma się tutaj absolutnie czym martwić. I naprawdę liczę na to, że faktycznie Fraun będzie miał taką armię i odegra ona ważną rolę, no bo po prostu jest to fajny koncept. Fajnie zobaczyć, że jeden z największych strategów w galaktyce będzie władał armią ożywieńców, armią, którą będzie bardzo ciężko pokonać. Fraun dzięki temu, choć już był bardzo groźny, właśnie staje się jeszcze bardziej groźny. Okej, tu kończymy wątek pierwszy, przejdźmy do wątku drugiego. Tutaj kwestia jest taka, że niestety nie wszystkim udało się opuścić Peridię. Na planecie zostaje Ahsoka, Sabine, Beiran i Shin. No i pytanie, co się z nimi teraz stanie? Zacznijmy od Beirana, bo myślę, że tu jest najciekawiej, plus ten pomysł jaki na niego mam wiąże się też z pozostałymi postaciami. A więc tak, jak pamiętamy w 7 odcinku Beiran ruszył szukać tej nieznanej siły. Jednakże w finowym odcinku widzimy go tylko na chwilę w ostatnich minutach, a chociaż widzimy go na bardzo krótką chwilę, to dzieje się wtedy bardzo ważna rzecz. Mianowicie Beiran stoi na pomniku ojca, a obok jeszcze stoi pomnik syna. I to jest już bardzo potężna poszlaka, czym ta nieznana siła mogłaby być. I tutaj akurat nie ja wpadłem na pomysł tym razem, bo tym razem na pomysł wpadł Lewy. Generalnie gadaliśmy sobie o odcinku już po tym, jak obaj go obejrzeliśmy, no i właśnie Lewy zasugerował mi to, co wam zaraz opowiem. Mianowicie, jak dobrze wiemy, jedynych z Mortis jest troje. Ojciec, syn i córka. A przynajmniej tak jest w kanonie, ponieważ w genach mamy jeszcze czwartego członka rodziny, czyli matkę. Jeśli chodzi o matkę, to ona przede wszystkim nie była bóstwem. Ona była zwykłym człowiekiem, a konkretnie to była służącą jedynych, ale z jakiegoś powodu z biegiem czasu stała się członkiem rodziny. Natomiast jej zadanie było utrzymywanie pokoju między ojcem a synem i córką. No ale cały czas był ten problem, że ona nie była bóstwem, więc nie była nieśmiertelna. I to oznaczało, że prędzej czy później skończy swój żywot i utraci swoich najbliższych. Więc matka postanowiła zrobić to, czego w świecie Gwiezdnych Wojen absolutnie nigdy nie powinno się robić, czyli podjąć próbę oszukania śmierci. Wiemy doskonale widzowie, że to nigdy nie kończy się dobrze. No i tak samo było też w tym przypadku. Eksperymenty, które prowadziła matka, doprowadziły do tego, że przemienia się w potwora, znanego szerzej jako Abelot. I moim zdaniem taki potwór byłby idealnym kandydatem do roli nieznanej siły. I ponownie wracając do pytania, co miałby mieć wspólnego z tym Beiran? Odpowiedź jest prosta. Abelot po prostu wzywa go do siebie, żeby poprosić o pomoc, albo ewentualnie, żeby go zjeść. No potwór też się musi czymś odżywiać. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, skoro mógł upatrzyć w zabiciu bestii szansę na wypełnienie swojego przeznaczenia, o którym mówił. I zanim się dowiedziałem o tym, że już najprawdopodobniej został zatrudniony nowy aktor, który miałby zastąpić świętej pamięci Raya Stevensona, to pomyślałem sobie, że mogłoby być tak, że Beiran faktycznie stoczył walkę z Abelot, niestety poległ, a my tego nawet nie zobaczymy, bo wydarzyłoby się to off-camera, i Shin trafia
natrafiłaby na jakiś jego ślad i domyślałaby się, że jej mistrz zakończył swój żywot i potem zwróciłaby się o pomoc do Ahsoki i Sabine. Ahsoka już jej oferowała swoją pomoc, więc jak najbardziej taki zwrot wydarzeń byłby mile widziany. I one potem razem we trzy, plus jeszcze dodatkowo ci nomadowie, których Shin albo przejęła, albo zamierza ich zabić. Bardziej widziałem tą pierwszą opcję, bo myślę, że jest ciekawsza. Razem wszyscy idą walczyć z potężną bestią. Czy udałoby im się wygrać? Myślę, że tak, ale na pewno musiałyby też być jakieś straty w postaci na przykład śmieci Shin i byłoby to takie, myślę, dość fajne zamknięcie jej wątku. A co dalej z Ahsoką i Sabine? Szczerze nie wiem, ale osobiście bardzo chciałbym, żeby jakoś finalnie znalazły drogę powrotną do domu. Bo jak pamiętacie widzowie, ma powstać film, który będzie zwieńczeniem tego całego Mandoversum czy Filoniversum, jak kto woli. I ja nie wyobrażam sobie tego filmu bez Ahsoki i Sabine. One powinny się w tym filmie znaleźć. No, ale żeby się w tym filmie znaleźć, to muszą albo przed filmem uciec z Pei Li, albo byłby to jakiś wątek w filmie. Chociaż myślę, że jednak lepszą opcją byłoby, gdyby one pod koniec drugiego sezonu wróciły jakoś do domu. Dom, w którym już czeka na nich Ezra. To tak tylko jeszcze szybko napomknę co do Ezy. No cóż, wrócił do domu, także misja wykonana. Pytanie, co będzie robił dalej. Tu najprościej myślę, że on po prostu wróci do Rebelii, Hera go wciągnie i po prostu będzie sobie dalej walczył. A widzę też tu miejsce na taki wątek, że Ezra spotyka się z Luke. No i do takiego spotkania mogłoby jak najbardziej dojść, bo na przykład Ezra będzie prosił Luka o pomoc w odzyskaniu Ahsoki i Sabine, bo też nie wierzę w to, że on to zostawi tak bez niczego, więc jak najbardziej mógłby się zwrócić do Skywalkera o pomoc. Czy im się to uda, czy nie? No tego nie wiemy, ale byłoby to myślę dość ciekawe spotkanie. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz jest taka, że mam wielką nadzieję na to, że powstanie drugi sezon. Po tym co tu powiedziałem, to sami widzicie, że te wątki zostały nieskończone i trzeba je pociągnąć do przodu, więc jak najbardziej drugi sezon powinien być, żeby te wszystkie wątki jakoś dobrze zwieńczyć. No i tym oto sposobem widzowie dotarliśmy do końca. Szczerze wam powiem, że nie wiem, tak dziwnie mi jakoś. Jeszcze nie dotarłem chyba do tego momentu, gdzie jestem świadomy, że to już jest koniec. I chyba do mnie taka świadomość dotrze dopiero jak będę wrzucał ten odcinek i będzie kolejna środa i nie będzie już co nagrywać. Czyli dopiero w przyszłą środę do mnie dotrze to wszystko, że to już jest koniec. No więc tak krótko podsumowując, Ahsoka po prostu to jest chyba z Gwiezdnych Wojen serial, na którym się najlepiej jak dotąd bawiłem. Nie wiem jak to jakoś lepiej opisać w słowach, może później pomyślę i nagram jakąś recenzję, zobaczymy, ale na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle, że ten serial jest po prostu genialny. A oprócz tego, że dobrze mi się ten serial oglądało, to równie dobrze mi się ten serial omawiało. Generalnie tak jak mówiłem w jednym z odcinków, to omawianie Ahsoki było takim moim powiedzmy sprawdzianem. Mianowicie chciałem sprawdzić, czy po pierwsze będę w stanie robić odcinki bez pisania pełnych scenariuszy, bo tak faktycznie początkowo było i te wszystkie filmy analizowe do Ahsoki pisałem ze scenariuszem. Tak samo jeszcze mówiłem, dwóch pierwszych odcinków też mam pełen scenariusz. Ma też piąty, ale w piątym tak uznałem, że on lepiej będzie pasował z pełnym scenariuszem, bo to jest taki tego typu odcinek. No to tak, finalnie czwarty, obie części 6, 7 i 8 mają po prostu rozpisane punkty. No i ja według tych punktów sobie po prostu gadam i tyle. I idzie mi to tak. Czuję, że idzie mi to całkiem nieźle. Także pierwszy punkt na pewno mam spełniony, natomiast drugi to był taki, że po prostu chciałem zobaczyć, czy ja w ogóle jestem w stanie jakieś takie swoje teorie przedstawiać. No bo te wszystkie filmy, które jak dotąd były, to było po prostu opowiadanie historii z komiksów, a nigdzie nie było takiego właśnie kombinowania jakiejś własnej teorii, jakiejś własnej opinii. No więc ja też chciałem się sprawdzić, czy jestem w ogóle w stanie jakąś taką teorię wymyślić, która będzie miała jakieś ręce i nogi i wam ją jakąś sensownie przedstawić. No i patrząc na to, jak wszystkie odcinki wyglądały, no to myślę, że tą drugą część też zdałem. No i też nie mogę pominąć kwestii, że Ahsoka to była żyła złota. Słuchajcie, to co się działo z tymi odcinkami, to po prostu ja bym w ogóle nie pomyślał, że serii, która jest najgorsza, bo omówienia miały najgorsze statystyki, patrzcie trzeci sezon Mando, albo ewentualnie Andor też, nagle przeskoczy na najlepszą serię na kanale, a wystarczyło tylko lekko zmodyfikować serię. No i w takim razie dziękuję wam widzowie. Dziękuję wam, że byliście, że oglądaliście, że dyskutowaliśmy w komentarzach, no i że po prostu spędziliśmy sobie razem ten czas przy Ahsoce. To będzie fajne po prostu wspomnienie, że jednak tak sobie obyliśmy przy tych 8 odcinkach, tak sobie poomawialiśmy i wyszło całkiem naprawdę nieźle. No po prostu, ja będę to dobrze wspominał. No i dobra, już nie wiem, bo zaraz się rozwlekę i będę gadał od rzeczy. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo widzowie, no i widzimy się w takim razie już niedługo w kolejnych odcinkach. A za chwilę wychodzi Loki, jak ja to nagrywam jest już piątek w nocy, więc Loki wychodzi za parę godzin, także pewnie go obejrzę i za niedługo będę nagrywał omówienie. Także zaraz sobie przeskoczymy z Ahsoki na Lokiego, także na dniach spodziewajcie się odcinka. Będziemy sobie lecieć z kolejnym serialem, także fajnie, ja się cieszę, bo po prostu to mi pokazało teraz Ahsoka, że takie rzeczy możemy sobie spokojnie robić, że możemy spokojnie wziąć serial, omawiać sobie każdy odcinek po kolei, no i prowadzić jakąś fajną dyskusję. Będę się po prostu cieszył kolejnym serialem, gdzie będziemy mogli się tak pobawić. Także w takim razie widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Nie wiem, czy jeszcze coś innego się pojawi, czy od razu Loki. Zobaczymy. Ale po prostu widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa. I już, jako że nie powiedziałem tego w żadnym odcinku, to powiem teraz. I niech moc zawsze będzie z wami.